Przecięte cięciwy. Na początku tego filmu przypomnijmy, że cięciwa okręgu to dowolny odcinek, którego oba końce leżą na tym okręgu. Rozważmy dwie cięciwy pewnego okręgu O, które przecinają się w punkcie P. Przypomnijmy, że zgodnie z twierdzeniem o kątach wpisanych w okrąg, kąty BAD i BCD są równe, gdyż są oparte na tym samym łuku BD. Analogicznie, kąty ABC i ADC są równe, gdyż oparte są na tym samym łuku, tym razem jest to łuk AC. Zwróćmy uwagę, że trójkąty PAD i PCB mają dwie pary równych kątów, są zatem podobne. Oznacza to, że zachodzi następująca proporcja: PA do PD równe jest PC do PB. Równość tę możemy obustronnie pomnożyć przez PB razy PD, co da nam równoważną postać. Pa razy PB równe jest PC razy PD. Spójrzmy na to odkrycie nieco inaczej. Możemy pomyśleć, że najpierw mieliśmy do czynienia z okręgiem i punktem P wewnątrz niego. Później wyróżniliśmy dwie cięciwy tego okręgu, AB i CD przechodzące przez punkt P. I okazało się, że iloczyn długości odcinków, na jakie punkt P dzieli każdą z tych cięciw, jest taki sam dla obu cięciw. Oznacza to, że niezależnie od tego, jaką przechodzącą przez punkt P cięciwę okręgu O narysujemy, iloczyn długości odcinków, na jakie punkt P dzieli te cięciwe, przyjmuje tylko pewną stałą wartość. Jako jedną ze wspomnianych cięciw możemy wybrać średnicę okręgu O, czyli tę cięciwę, która przechodzi przez środek okręgu O, który oznaczymy wielką literą O. Oznaczmy przez R promień okręgu O, a przez S odległość punktu P od środka tego okręgu. Wówczas rozważany iloczyn wyraża się wzorem. Kp razy Pl równe jest KO plus op. Razy OL minus OP równe R plus S razy R minus S równe R kwadrat minus S kwadrat. Podsumujmy nasze rozważania w postaci następującego twierdzenia. Cięciwy AB i CD okręgu O przecinają się w punkcie P. Niech R będzie promieniem okręgu O i niech S będzie odległością punktu P od środka okręgu O. Wówczas AP razy PB równe jest CP razy PD równe R kwadrat minus S kwadrat. Wykorzystamy teraz to twierdzenie do rozwiązania następującego zadania. Cięciwy AB i CD okręgu O przecinają się pod kątem prostym w punkcie P. Niech R będzie promieniem okręgu O. Udowodnij, że PA do kwadratu plus pb do kwadratu plus pc do kwadratu plus pd do kwadratu równa jest 4r kwadrat. Rozwiązanie. Prawa strona równości, którą mamy uzasadnić, jest kwadratem średnicy naszego okręgu. Mamy bowiem 4r kwadrat równe jest 2 razy r do kwadratu. Podsuwa to pomysł, by dorysować do rysunku pewną średnicę okręgu o. Warto, aby średnica ta była jakoś związana z punktami opisanymi w zadaniu. Spróbujmy narysować średnicę przechodzącą przez jeden z wyróżnionych punktów na okręgu, powiedzmy przez punkt B. Niech E będzie drugim końcem tej średnicy i ponadto niech O będzie środkiem naszego okręgu. Kąt BAE jest oparty na średnicy, jest zatem prosty. W tej sytuacji na mocy twierdzenia Pitagorasa dostajemy EA kwadrat plus AB kwadrat równe jest EB kwadrat równe 2r do kwadratu równe 4r kwadrat. Aby rozwiązać nasze zadanie wystarczy nam pokazać, że PA do kwadratu plus PB do kwadratu plus PC do kwadratu plus PD do kwadratu równe jest EA do kwadratu plus AB do kwadratu. Znak zapytania w nawiasie będzie nam przypominać, że równość jest jedynie równoważnym sformułowaniem tezy zadania. Nie jest to coś, czego dowiedliśmy, a jedynie coś, czego dowód na mocy wcześniejszego rozumowania będzie oznaczać rozwiązanie zadania. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, możemy tę równość sprowadzić do postaci pa do kwadratu plus pb do kwadratu plus PC do kwadratu plus PD do kwadratu równe jest ea do kwadratu plus pa plus pb do kwadratu, a to jest równe ea do kwadratu plus pa do kwadratu plus 2pa razy pb plus pb do kwadratu. Po odjęciu od obu stron pa do kwadratu plus pb do kwadratu pozostaje nam wykazać równość pc do kwadratu plus pd do kwadratu równe ea do kwadratu plus 2pa razy pb. Na pierwszy rzut oka, nie widać dlaczego miałaby być ona słuszna spróbujmy jednak wykorzystać wiedzę z początku tego filmu na mocy udowodnionego przez nas wcześniej twierdzenia zachodzi pa razy pb równe pc razy pd w tej sytuacji równość ta jest równoważna równości pc do kwadratu plus pd do kwadratu równe ea do kwadratu plus 2 pc razy pd Możemy odjąć 2 PC razy PD od obu stron, PC do kwadratu minus 2 PC razy PD plus PD do kwadratu, równe EA do kwadratu i ponownie skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia, otrzymując PC minus PD do kwadratu, równe EA do kwadratu. Z równości kwadratów wynika równość wartości bezwzględnych, wartość bezwzględna z PC minus PD, Równa EA. Gdzie lewa strona jest wartością bezwzględną różnicy między długościami odcinków PC i PD? Na naszym rysunku jest to zatem po prostu PD minus PC. Zastanówmy się, dlaczego ta różnica jest równa długości odcinka EA. Jest to równoważne stwierdzeniu, że jeśli wybierzemy na odcinku PD punkt Q tak, aby długość odcinka PQ była równa długości odcinka EA. To długości odcinków CP i DQ będą równe. Naszą tezę sprowadziliśmy do równości DQ równe CP. Zauważmy, że ponieważ kąty EAP i APC są proste, więc odcinki AE i PQ są równoległe. Ponieważ są również równej długości, więc czworokąt EQPA jest równoległobokiem. A skoro jeden z kątów tego równoległoboku jest prosty, więc jest to prostokąt. Ponadto czworokąt DCAE jest trapezem wpisanym w okrąg, jest więc trapezem równoramiennym. Jeśli nie spotkaliście się z takim faktem, warto zapoznać się z uzasadnieniem. Kąty CDA i DAE są równe, gdyż są na przemian ległe. Z kolei kąty DAE i DCE są równe, gdyż są oparte na tym samym łuku okręgu O. Wnioskujemy stąd, że kąt CDA równy jest kątowi DCE, a to znaczy, że trapez DCAE jest trapezem równoramiennym. W takim razie zachodzi również AC równe ED. Trójkąty DEQ i CAP są prostokątne i mają równe długości przeciwprostokątnych to te zielone odcinki i jednej z przyprostokątnych czerwone odcinki. W tej sytuacji stwierdzenia Pitagorasa można wywnioskować, że długości pozostałych przyprostokątnych, czyli odcinków DQ i CP, są równe. Pozwala to usunąć ciągnący się za nami znak zapytania z równości DQ równe CP i tym samym kończy rozwiązanie zadania. Na zakończenie proponujemy trzy zadania do samodzielnego rozwiązania. Powodzenia. Cięciwy AB i CD okręgu O zostały przedłużone do przecięcia w punkcie Q. Niech S będzie odległością punktu Q od środka okręgu O i niech R będzie promieniem tego okręgu. Udowodnij, że QA razy QB równe jest QC razy QD równe S kwadrat minus R kwadrat. Przekątne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się pod kątem prostym. Niech r będzie promieniem okręgu opisanego na tym czworokącie. Udowodnij, że ab do kwadratu plus bc do kwadratu plus cd do kwadratu plus da do kwadratu równe jest 8r kwadrat. Jeden z kątów czworokąta abcd wpisanego w okrąg jest prosty. Niech r będzie promieniem okręgu opisanego na tym czworokącie. Udowodnij, że AB do kwadratu plus BC do kwadratu plus CD do kwadratu plus DA do kwadratu równe jest 8R kwadrat.